będzie także działalność Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ziemia Płocka, mieszkańcy, społecznicy już organizują się, powołując stowarzyszenie, powołując Radę Społeczną, ale nie może też tak być, że pojawiają się jacyś smutni faceci w miejscowościach powiatu płockiego i informują, że przez środek domu na przykład komuś będzie przebiegała szprycha łącząca jakieś miasto z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Nie ma na to naszej zgody, dlatego że dzisiaj jesteśmy społeczeństwem obywatelskim i z obywatelami ziemi płockiej, szanowni państwo z Prawa i Sprawiedliwości, trzeba się liczyć. Oni tutaj mieszkają, oni mają prawo do informacji, mają prawo do tego, czy ta inwestycja jest na rękę ziemi płockiej i mieszkańcom. A nie dowiadujemy się pokątnie, że tutaj jakieś działania Centralny Port Komunikacyjny podejmuje. O szczegółach starosta płocki. Szanowni państwo, naszym zadaniem jako samorządowców powiatu płockiego jest zawsze stać po stronie mieszkańców i dbać o rozwój ziemi płockiej, tak aby powiat płocki był miejscem do bezpiecznego zamieszkania, do bezpiecznej pracy i do wypoczynku. Natomiast CPK w mojej ocenie i w ocenie wszystkich samorządowców powiatu płockiego jest ogromnym zagrożeniem, jeżeli chodzi o rozwój ziemi płockiej. Już kilka miesięcy temu, po tak zwanych konsultacjach, ponieważ takie nazywamy, bo uważamy, że to nie były prawdziwe konsultacje i nie było to wsłuchiwanie się w głos mieszkańców, my jako samorząd powiatowy wyraziliśmy zdecydowany sprzeciw, zarówno jako zarząd powiatu, ale też i podejmując na szczeblu Rady Powiatu odpowiednią uchwałę negującą ten sposób realizowania inwestycji. Inwestycji realizowanych w sposób odgórny, bez słuchania tego, co mają do powiedzenia mieszkańcy. Następnie opracowaliśmy specjalny raport, który pokazuje, w jaki sposób każda z koncepcji szprych, jeżeli chodzi o kolej na terenie powiatu płockiego, a jest ich 6, niszczy ziemię płocką. Widzimy, że każdy z zaproponowanych rozwiązań wyburza ponad 100 domów, koliduje z infrastrukturą strategiczną, a przede wszystkim niszczy ład przestrzenny, ład gospodarczy i ład społeczny w powiecie płockim. Już dzisiaj widzimy bardzo negatywne skutki tej inwestycji, ponieważ sama zapowiedź budowania którejśkolwiek wariantów, jeżeli chodzi o kolej w powiecie płockim, spowodowała dużo mniejsze zainteresowanie danym regionem powiatu płockiego. Takie bardzo mocno i prężnie rozwijające się gminy jak Brudzeń, Stara Biała, Radzanowo, gdzie wielu nowych mieszkańców przybywało, już my dzisiaj widzimy po wydawanych pozwoleniach na budowę, że jest duży spadek, a w konsekwencji doprowadzi to do zmniejszenia atrakcyjności całego powiatu i zahamuje rozwój naszej ziemi płockiej, dlatego nie ma naszej zgody na takie działania. Wiemy, że już w terenie też pojawili się przedstawiciele CPK, którzy robią takie terenowe pomiary i rozmawiają z mieszkańcami, jak te koncepcje będą wyglądały właśnie w danym miejscu. Natomiast my chcemy walczyć dalej, powołujemy wspólnie z samorządami gminnymi, bo już takie mamy ustalenia, Radę Społeczną. Każdy samorząd wyznaczy swoich przedstawicieli, my również jako powiat płocki i będziemy chcieli, aby CPK uznał nas jako stronę na każdym etapie postępowania, abyśmy mogli wyrazić swoje stanowisko, swój sprzeciw, swoje uwagi do przedstawianych koncepcji. Powstały również stowarzyszenia oddolnie stworzone przez naszych mieszkańców, którzy też będą na każdym etapie walczyć o to, aby nasza piękna ziemia płocka przez tą odgórną inwestycję nie ucierpiała.